Samorząd i jego otoczenie. Jak wspierać rozwój jednostek samorządu terytorialnego? To temat konferencji zorganizowanej w Jeleniej Górze przez senatorów Krzysztofa Mroza i Rafała Ślusarza oraz wicemarszałka województwa dolnośląskiego Grzegorza Macko. Chodzi o to, żeby to było podane w takiej atmosferze bardzo przyjaznej, bardzo edukacyjnej, no choćby kwestia ochrony zabytków. Raz, że to jest dobro kultury nie tylko polskiej, ale właściwie europejskiej. Jesteśmy w takim rejonie, na którym mieszkali Niemcy, Polacy, Czesi i są tu wspaniałe zabytki kultury, pałace, kościoły, zespoły urbanistyczne i ruralistyczne. W skali kraju na zabytki dodatkowo, poza tymi środkami, które co roku idą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, my przeznaczamy 3 miliardy złotych. Mogą o to wnioskować nie tylko samorządy, ale mogą o to wnioskować parafie, mogą wnioskować o to wspólnoty mieszkaniowe, mogą o to wnioskować także prywatni właściciele pod warunkiem, że nie prowadzona jest tam działalność gospodarcza. 3 miliardy złotych, nabór trwa do 17 marca, został teraz właśnie przedłużony. Każdy samorząd może złożyć do 10 wniosków. Podczas konferencji mowa była także o funduszach europejskich dla Dolnego Śląska. Nie tak dawno udało nam się ostatecznie wynegocjować, zaakceptować kontrakt programowy dla Dolnego Śląska i cały program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. To ponad 11 miliardów złotych w praktyce do wykorzystania i rozliczenia do końca tej dekady. Pierwsze konkursy, jeśli chodzi o fundusze europejskie, przewidziane są na drugi kwartał obecnego roku i już wówczas będzie możliwe składanie wniosków. Zatem biorąc pod uwagę wszelkie procedury, może to wyglądać w ten sposób, że te pieniądze popłyną jeszcze w tym roku, dlatego że, tak jak powiedziałem, ten drugi kwartał to jest takie założenie, które pozwala właśnie na wykorzystanie jeszcze części środków w tym roku. Oczywiście tu mówimy o środkach europejskich, dlatego że środki z budżetu województwa, chociażby na dotowanie dróg dojazdu rolnego, na meliorację, na szereg innych zadań, które wspieramy co roku, one są regularnie przyznawane na kolejnych sesjach, więc myślę, że też ten drugi kwartał to będzie taki moment, kiedy odkręci się już kurek z pieniędzmi zarówno budżetowymi województwa, jak i tymi europejskimi, które my rozdysponowujemy. Środki na wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW to kolejny temat konferencji. Dzięki tym środkom powstają świetlice wiejskie, powstają drogi, wodociągi i kanalizacja. Dodatkowo scalane są grunty. Poruszony został także temat zarządzania nieruchomościami z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Zadanie na najbliższe lata da nas to racjonalne gospodarowanie tymi gruntami, żeby jak najmniej gruntów leżało odłogiem i przeciwdziałanie też poniekąd wszelkim procesom związanym z zagrożeniem żywnościowym, tak jak już też wcześniej wspomniałem. Zaprosiliśmy wójtów, burmistrzów, starostów, wicestarostów z naszego tutaj subregionu i dziękuję im wszystkim za to, że chcieli to zaproszenie przyjąć, przyjechać. Mam nadzieję, że nie żałują, bo dużo ciekawych i cennych informacji zostało tutaj przez naszych prelegentów dostarczone.